Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Death Stranding. Udajemy się tam, do pracowni hiralistki oddalonej od nas o prawie kilometr. Wytestujemy sobie też ten... Ja cię sunę, jak ja popierdalam! Nieźle. Kondychę to mocno nam zsie, ale kurwa, panie! My lecimy jak pierun normalnie. No oczywiście, że są tu wynurzeni, bo któż by inny? No, spokojnie. Uskam. A idzie da. No, ale też trzeba pamiętać o balansie oczywiście, by się nie wypieprzyć na pysk. Kurde, ale ja dlatego ze szkieletu to na pewno będę tego gościa często odwiedzał. Jezus Maria! Puściłem przez przypadek! O nie! 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 Złapał mnie! Nie! A nie miałeś... I za się zrobiłem za tych granatów! Okej, dobra. To ja spadam. Na razie. Pa. Pa, pa. Do widzenia. Żegnam. Adios. Nie było moim zamiarem walczyć z tobą. Walczę, no nie było moim zamiarem tak się wykryć w ogóle. Znaczy, teraz nie wiem, czy mi da spokój w ogóle. Dobra, ej, weź to wyłącz, nie? No i uwaga. Oczywiście, nie mogę tego inaczej. O! O! Okej, okay, spoko. Czyli da się totalnie uniknąć walki. Spoczy. Okej, okay, czy tam jest? Nie, to nie hiralistka, to jakaś kryjówka. Hiralistka w tą stronę. Dobra. No niestety nasz kombinezon za chwilę totalnie będzie bez energii, ale wykorzystam go na tyle, na ile będę mógł bynajmniej. No, chociaż w sumie jak potem jak będę jeszcze tak zwyczajnie, to się autoładowarka odpali, więc też nie ma wiele. Dobra, wyczerpany i... O, i zaczął się ładować. Dobra. No, spokojnie. No. Gdzie do pracowni? Tutaj, ile jeszcze mi zostało? Co niski poziom energii. Na co? Na wyświetlenie mi kto tam mieszka, czy co? 400 km. Spoko. Tak, już kilometr. Jezus! Jak ja 400 metrów przerobiłem na kilometry? Dobre pytanie. Właśnie, a propos. Zobaczmy tą, jak to wygląda z tą klepsydrą. 29% uszkodzeń niestety. To jest ten upadek. Ale cóż no, moja wina. Dosłownie, bo gdybym chociaż wytworzył hematogranaty, no to bym miał. A PPP, Boże, czemu się winie? Przecież ona w sieci nie jest. Ona nie jest w sieci, to ja nie mogę tworzyć tych granatów. A zresztą nawet gdyby był, to musiałby być w USA, żeby mógł tworzyć te granaty. Z tym bardziej bym sobie ich nie stworzył, jest dobra. Nie ma sensu w ogóle tak się użalać teraz na tym. Czekaj mi, czy mogę te granaty też wsadzić w te kieszenie. Bo jeśli tak... Kurwa... Szkoda nie wziąć. Kolejne jeziorko widzę. Tak jest. Dobra, mam szczerą nadzieję, że się uda na spokojnie cały ten ładunek... Znaczy, że ta klepsydra się nie ten... Dobra, czekaj, co to jest? A, kryptobioty. Spoko, bierzemy. No, chociaż jednego.
Mam jednak szczerą nadzieję, że chociaż się uda nam ogarnąć tego. Jezu, i to jest... nie co się powiedzieć teraz, kurde. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Dobra. Identyfikator Fredra i Nexus Scott. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do tego wyjazdu. Okej. Dobra. Mam nadzieję, kurde, że się za bardzo nie zniszczyła. Dobra, to pomijamy. Pracujesz we Fragile Express? Nie. Jesteś kurierem Bridges, co? Ja nie spodziewałam się żadnej paczki. To nic groźnego, prawda? O! Boże. Nie sądziłam, że jeszcze kiedyś ją zobaczę. Niech no się przyjrzę. Dziękuję. Drobne uszkodzenia, spokojnie sobie naprawię. Nie wierzę, że przetrwała. No, mogła być w stanie idealnym, gdyby nie fakt, że wynurzone postawił mnie capnąć. Ale nie robiła problemów i to mnie cieszy akurat. Podepnij się do sieci? Please, podepnij się do sieci, proszę. Czyli mam dostęp do słynnej sieci chiralnej. Jak cudownie. Chętnie dołączę do UCA. Nice, od razu do UCA, to mi się jeszcze bardziej podoba. Ja też mówię w przyszłym odcinku, że wam pokażę te nociki danych? Znowu tego nie zrobiłem. To zrobię to teraz, od razu. Okej, pracownia chiralistki. Uuuu, pistolet na wynurzonych. Z racji, że będę wracał przez ich teren, to z chęcią, kurde, go teraz sobie wezmę. Wpadnij tu kiedyś. Hej? Weź mnie ze sobą. Proszę. Muszę go znowu zobaczyć. Zrobiłam ją dla niego, wiesz? Mama i ja ledwo uszłyśmy z życiem, gdy zaatakowali terroryści. Próbowałam go potem odnaleźć, szczerze. Tylko nie wiedziałam, gdzie szukać. Ale to nie dlatego przestałam. Mama nigdy go nie lubiła. Nigdy tego nie kryła. Ale nie sądziłam, że posunie się do kłamstwa. Gdy powiedziała, że zginął, uwierzyłam jej. Potem usłyszałam tę wiadomość. To on. To naprawdę on. Jak mogłam się poddać? W głębi duszy wiedziałam, że on gdzieś tam jest. Ale nie mogłam tak zostawić matki. Próbowałam się z tym pogodzić. Ale nie mogłam. I w zasadzie wcale nie chciałam. Utknęłam w przeszłości. Nie mogłam się uwolnić. Zabierz mnie do niego. Błagam. Choćby zaraz.
Mogę ruszyć natychmiast. Tylko się zgódź. Ale co, to będzie eskorta? Czy dosłownie ją mamy tam zanieść? Jak wcześniej naszą Matulę. Okej, coś dla botów. Dostępny do dystrybucji. Okej. Wysyłam. Niech jedzie. Niech jedzie, niech idzie właściwie, nie niech jedzie. Okej, spójrz sprzęt. To pistolet, który wystrzeliwuje hematopociski. Uprzednio nasycony twoją krwią. Może trochę poharatać wynurzonych, których spotkasz. Podczas użycia napełnia magazynki krwią, pobraną z twojego ciała lub worków. Ilość krwi w naboju zależy od czasu trzymania spustu. Im jest dłuższy, tym większa ilość krwi i potencjalnych obrażeń zadanych wynurzonym. Tylko nie wyprztykaj się z całej krwi, okej? Okej, dobra. Poproszę. I od razu też dodatkowe 3 worki z krwią. A assembler potrzebuje poziomu... A nie, wróć, nie, assembler mam, tego nie potrzebuję tworzyć. I egzoszkielet, jeden wzmacniający. Bagażnika nie potrzebuję, reszta spoko. No a wyrzutnie bolasów mogę tutaj zostawić, bo mogę to wszędzie praktycznie tworzyć. Okej. Okay. Exosuit. Dobra, ten na razie na plecy, a pistolet na zaczep na narzędzia. Okej, okay. Zatwierdzamy. Teraz zobaczmy, o co chodzi z tym zleceniem. Zaprowadzenie hiralistki. Transport człowieka, tak, czyli z nią tam będę musiał iść. Oh boy, dobra, zobaczmy. W sumie... Zobaczmy też instrukcji. Transport ludzi nie zdarza się często, ale w tych czasach to chyba najbezpieczniejszy sposób podróży. W każdym razie sam hiralistka chce się dostać do śmieciarza. Naszą jedyną możliwością jest zaniesienie jej tam tak, jak przenosimy zwłoki. Wiem, że to dziwne, ale przynajmniej uniknie temporalu i skażenia hiralium i będzie mogła oddychać. Żeś podsumował, człowieku, szklana pułapko. Dobra, przyjmij zlecenie i zobaczmy, jak to wygląda. To niczego więcej nie tworzę. Jak wiesz, dla odmiany zajmiesz się transportem człowieka. Wszelkie upadki albo kolizje mogą oczywiście skutkować odniesieniem obrażeń przez klienta. Tak więc bądź ostrożny, jak nigdy. Okej. Okay. I zobaczmy, jak ją sobie na ple... Aha, to muszę... To tylko ją! Okej! 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 Dobra, super. Dobra, worki z krwią dalej mam tutaj. Pistolet na wyrzutnych mam przy sobie, więc to jest akurat to, co mnie interesuje bardziej. Okej, dobra, exosuit. I... to. Tutaj wszystko... Jestem zmuszony schować w prywatnej szafce. Ten za chwilę możemy rozłożyć, a tym za chwilę doładujemy ten, który mam na sobie szkielet, więc niech będzie. Tak, wyrusz. Wezmę klepsydrę. Nie chcę, żeby pękła. Zlecenie przydzielone. Dobra, to za nim pójdziemy. To tak, po pierwsze te nośniki danych.
Tylko tak, najpierw przetworzymy sobie oczywiście ten zużyty już egzoszkielet wzmacniający. Pomijamy to wszystko. Tak, tak, super, dziękuję, do widzenia. I teraz dzielmy się nośnikami danych. Czy tam danymi z nośników, no ale na jedno wychodzi. To dla mnie? Nie musiałeś. Serio. Wielki dostawca znowu w akcji. Wielkie dzięki. Nie wiesz, jak długo na to czekałam. Dzięki. Okej, zobaczmy. Dziennik nieznanego człowieka, część druga, filiżanka, Honda Rebel i bańka mydlana. Kolejny dziennik odblokowany. Dobra. Dobra, bierzemy to od razu. Pytanie, czy da mi to od razu tylko... O! Okej, tutaj jest generator. Jest też kryjówka. To się załaduje najpierw. Okej, to pitalamy w takim razie. Chowamy sobie w tej kryjówce ten. Jak sądzę. Nie wiem, czy pół kilometra tak niedaleko. Szukaj miejsc, gdzie pojawiają się bąbelki. To właśnie tam. Smuga może cię pochłonąć. Tam nie ma dna. Co ty nie powiesz? Dobra, tutaj do szafki bym schował sobie. Nie gadaj, że ją tam mogę. Nie, dobra, Jezus, jakbym mógł ją do szafki wsadzić. Boże, to by było przecudowne. Ty właśnie, że mogę do kombinezonu to przymocować, ale dobra, nie. Na razie Assemblera nie potrzebuję, więc... Schowajmy go w szafce po prostu i... Idziemy dalej. Czyli teraz wracamy sobie do naszego kolegi śmieciarza. Okej, okay, więc... A przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy wyrzucają w tych miejscach skażone materią chiralną odpady. I ciała też. Jeżeli nie masz czasu ich spalić, zawsze zostają smoła. Okay, good to know. Co jęczysz? Nic się nie dzieje przecież. Muszę uważać, jak chodzę, żeby przypadkiem się ze mnie wykopyrtnąć. Okej, mam 8 pocisków, 8 w magazynku. Good to know. No, tylko z nią się oczywiście będzie trochę ciężko strzelało, niestety. Okej, jeden w pełni naładowany strzał wystarcza, żeby pozbyć się wynurzonego. Warto wiedzieć. Okej.
Starsze leciaste, fajna muzyczka, to już jej oczywiście nie ma. Po co? Po wynurzeniu musieli wtrącić swoje 5 groszy. Żegnam. Ja, to taki shotgun trochę. Ciekawe, jak będzie wyglądał na kolejnych poziomach. Może mniej krwi będzie wymagał. Rośnie bolasu? No, balans, trzymaj balans. Gdzie? Tu. Jezus Maria, no nie wierzę! Już strząsaj, strząsaj, nie przewrócisz się i strząsaj! Już strząsaj, strząsaj, strząsaj! Okej. Okay. I żegnam. Dobra, łykaj monstera. Regeneruj staminę. Przygotowany jestem. Takie 50 ml. Jezu, nie wierzę! Serio? Może już spudłowałem, nie trafiłem po prostu. Bo lekko mi zeszedł, kurde, celownik. Nie tam, gdzie trzeba. Niech na złość. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być dla niej przeżycie, nie? Jesteście transportowani w worku na zwłoki i jeszcze przez teren wynurzony. Elo. No, trzymaj balans i zabieraj te kryształy, bo takiego dużego to kurde jeszcze nie widziałem. 94, ładnie. Out. Okej. Okay. No, teraz to będzie zajebiście z tymi wynurzonymi. Kurde. Jeszcze wychodzi mi taniej niż tak naprawdę z granatami, bo granatów widzę, że mam tylko 5. I co z tego, że jeden one-shotuje takiego wynurzonego, skoro mi tylko 5 na jedno, a tu mam 16 strzałów. Czekam. Jeden strzał jak po typie, kurde. Dobrze naładuję. Dobra, idziemy sobie tutaj. Ile zostało? 100 metrów niecałe, więc YOLO. Dobra, układamy to. Biegł się. Już nie powinno być w ogóle dokładnie. Żadnych więcej wynurzonych. Lajka dostajemy. No, ty się cieszę, że kurde nie ma... się cieszę, że kurde nie złapał cię ten wynurzonych bardziej. Bo to byś oberwał, a ja bym jeszcze musiał walczyć z wielkim kotem. Który nawet nie wiem jak reaguje by tak w sumie na tę spluwę. Bo granaty to nawet mocne kuku im robią, ale ta spluwa, no ciężko mi wyczuć ile by to biło. Skanuje identyfikator Vision. Identyfikator Fragile Express Code. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do punktu wyjazdu. Dane z rąk. Okej, no i dzień dobry. Zjednoczenie kochanków, powiedzmy. I musieli się dotknąć, żeby wiedzieć, że to nie o mamy. Jesteś ranna? Dzięki, Bridges. Nie wierzę, że żyjesz. To mój tekst, głupta się. Myślałem, że nie żyjesz.
Mama mówiła tak o tobie. Była przy mnie. Zawsze. Ale po ataku przestała działać. Chciałem ją naprawić. Wprawić piach w ruch. Ale czułem, że to koniec walki. Walki o ciebie. Cóż, teraz możemy walczyć razem. We dwoje. Ty i ja. Jesteś gotowy? Oczywiście. Gdy cię poznałam, nie handlowałeś złomem. Naprawiałeś rzeczy, dawałeś im nowe życie. Zbierałeś części i tworzyłeś z nich coś nowego. Ja też to potrafię. Ale ta część jest zbędna. Ej, ja to bym sobie wziął na pamiątkę. Liczy tylko czas, który mogę spędzić z tobą. Odmierzajmy wspólne chwile sami. Razem. Oświadczam ci się. Chcesz mnie? Tak. Chcę. Tak. Jeszcze jedno. Co? Pogódź się z mamą. Proszę. Powiedz jej, że tego chcemy. Pomóż jej zrozumieć i zaakceptować. Potrzebuje nas, a ja jej. Dobrze. Na pewno to naprawię. To jest pierwsza scena, jaką widzę kiedykolwiek, kiedy to kobieta oświadcza się mężczyźnie. Nie kobieta kobiecie, tylko kobieta mężczyźnie. Pierwsza scena, jaką widzę taką. Gdziekolwiek. Kurde, prawie trzeci poziom. Dobra, też pomijamy. Sorry, że byłem takim dupkiem. Byłem dla was okropny. Chcę popracować nad swoim związkiem. I choć nigdy nie będę dorastał wam do pięt, chciałbym jakoś pomóc. Jeśli coś wam się zepsuje, walcie do mnie. UCA mogą na mnie liczyć. Nice. Trochę się będę przyzwyczajać, ale już najwyższy czas. Dołączymy do sieci UCA. Nie zawiodę cię. Słowo. Nigdy cię nie zapomnimy. Dzięki. Okej. Okay. 200 lajków? Tak, na dwa kciuki w górę? Spoko. No i ładny. Za chwilę też zobaczymy, co tam się faktycznie blokowało w tych dziennikach, nie? Okej, na opartego to moglibyśmy już iść do węzła jeziornego, jeśli chodzi o połączenie z siecią. Tfu, jeziornego, południowego. Okej. Uuu, bomba ogłuszająca, ciekawe. Wywiad z prepersem śmieciarz i aseksualny świat. Okej. Sam, cały region jest już połączony z siecią chiralną.
Możesz iść dalej. Żeby podłączyć węzeł południowy, potrzebujesz czegoś z jeziornego. A? Chyba nie łapię. No ja też nie. Nie można ich podłączyć do sieci i niech drukują, co chcą? Wszystkiego nie wydrukujesz. Wiesz o tym, prawda? Żywność, leki, związki organiczne, twoja krew. Tak skuteczna w walce z wynurzonymi. Nie można ich wysłać przez sieć, tylko w tradycyjny sposób. Od ostatniego ataku mieszkańcy południowego ledwo zipią. Jeśli mają przeżyć, potrzebują jak najwięcej zapasów z jeziornego. Wróć tam po zlecenie. Nawiasem, może się zdarzyć, że będziesz podróżował z pustymi rękoma. To strata czasu. Wykorzystuj go. Staraj się zawsze mieć w zanadrzu jakieś zlecenie. Tak się składa, że śmieciarz właśnie jedno wystawił. Wygląda na to, że oni i realistka czegoś potrzebują. Myślę, że dla dobra wszystkich powinieneś je przyjąć. Szczegóły znajdziesz w terminalu. Okej. Uważaj, Sam. Wysoki poziom chiralium na północ od węzła południowego. Wygląda to na intensywny opad temporalny. To chyba jakaś burza. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Szczerze mówiąc, właściwie jej nie widzę. Burza powinna szaleć przy laboratorium, ale z dzieckiem nie mogę tego sprawdzić. Na razie chyba nie spowodowała zniszczeń, ale czy mógłbyś zbadać sprawę? Tylko nie zbliżaj się za bardzo, dobrze? Okej, ale w sensie co ja mam zrobić? Nie ładunek. Nie, też nie. Poczta. Zobaczmy, zanurz się w źródła. Gorące źródła, które znajdują się na rzut Bereta na północy wschodzącego śmieciarza. Najwyraźniej ma co na właściwość leczniczą, a godzina jest stres Eudeków. A, to właśnie, o, to tak. Tylko właśnie, gdzie one są, bo w sumie przydałoby się do takowych wejść. Wynurzeni. Tak dalej. Czy to jest te... O, czekaj. To jest to? Tak, dobra. No to przejdę się tutaj. Bo dopiero poza nagraniem myślę, coś ogarniemy. Znaczy, wróć, ja ogarnę sobie przejście. Ale posłuchaj jeszcze o tym granacie. Na bombie. Możesz użyć tych cudeniek, żeby ogłuszyć wrogów i zyskać trochę czasu. Po prostu rzuć. Wybuchną w chwili uderzenia. Wyzwalają impuls, który powinien obezwładnić wszystkie żywe istoty w zasięgu. Ale tylko żywe. Z wynurzonymi ci nie pomogą. Okej. Okay. Bomba ogłuszająca, czyli dobra, krótko mówiąc, na naszych koleżków mułów. Eventually. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj co? Szybkościowy mam najwyżej na pierwszy poziom. Obrazmy inaczej, zobaczmy może co oni tutaj chcą najpierw. Do centrum dystrybucji. Zajebiście, akurat będę tam szedł. Spoko. Standardowe. Tutaj delikatny ładunek. Szkliwo stąd, z powrotem tam. Okej, to już poza nagraniem. Stary wojenny materiał filmowy. To możemy wziąć. Stacje meteo odpuszczamy. Dobra. Weźmiemy to. Oczywiście w opcji premium. Bierzemy. Wszystko pomijamy. Stary nośni. O kurde, ile tego będzie? Sporo. Dobra. Nie mam pojazdu niestety, więc będę musiał sobie go skombinować najlepiej. Nie, wróć! Nie! Żaden kombinów, że ja tam kurde mam jedną wielką przepaść, a tam nie dojadę w normalny sposób. Muszę mosty nakrafcić. A to potem, dobra. Przyjmuję to. Dostała prototypu do tego centrum. Spoczy. Dobra, na wszelki wypadek skraftuję sobie jeden bagażnik. Bagażnik rozładuj. Prototypowa kieszeń do plecaka. Okej. Okay. Aby zwiększyć pojemność. Fajne. Dobra. Takie coś. Dobra, to mogę to wziąć na plecy. O, okej. Okay. A mogę teraz wziąć na przykład na plecy jeszcze ten aerobagażnik? Mogę, ale trochę głównie to wygląda. Niestety. Prototypowy silnik. Dobra, mam wyrzutnię bolasów na plerach.
Na nośniku, na narzędzia mam te wyrzuty na wynurzonych, ale tam mi nie będzie chwilę opotrzebna, więc to bym sobie zamienił. Już właśnie na... Tak, bym sobie to zamienił. Bo ta wyrzutnia właśnie na wynurzonych je... Napisane na wynurzonych zajmuje mniej miejsca niż ta wyrzutnia bolasów, więc... Niech to tak będzie. Dobra. Wiesz co, w sumie? To nie jest jakiś mega nie jest jakoś mega daleko i... Na spokojnie myślę, tym się jeszcze możemy zająć, bo to jest tego dojście po prostu do na miejsce. Okej, widzę, na szczęście doczepiło mi to do kombinezonu niektóre te rzeczy, więc... Do zobaczenia! Narciarz. Balans, balans, motor! Nice! A my idziemy... tam. Okej, okay. Jak motor tutaj już ktoś bardzo ładnie zostawił, to kimże ja jestem, aby z tego nie skorzystać? Dojedziemy ile będziemy mogli, a potem elo. Idziemy z buta, nie da się czego. To jeszcze bardzo fajnie, generator, tu się też podładujemy. Co moc takimi... A, dobra, okej, okay, widzę, już widzę. Już miałem mówić, po co most w takim miejscu, ale to faktycznie most jest bardzo dobrze postawiony. I akurat obok miejsca, które ja postawiłem wcześniej drabinę, żeby przejść. Że moja drabina jest to właśnie tutaj. Dobra, miałem iść do tych źródeł, ale finalnie chyba sobie je odpuszczę. Do źródła... O, źródła są tutaj, no to nie. Czekaj, znacznik chcę usunąć. Dobra. I tak wracamy do centrum dystrybucji na spokojnie. Coś sobie odpocznę po prostu w kwaterze i tam wszystko się zregeneruje. O, pięknie! A nie, wróć, nie. Czekaj, pięknie, to jest mój most przecież. Most, który ja zrobiłem. Kiedy by się przydał kolejny, ale teraz próbuję przeskoczyć. O nie! O nie! Dobra, coś tam chyba jednak uszkodziłem leciutko. Ten ładunek. Niestety. I no, bałem się zrobić, mówiąc krótko. Przez to chyba są głupotę tak naprawdę. Jest drabina na szczęście, więc stąd myślę wyjdę. Spróbuję sobie nawet wyjechać. Okej, widzę, że chyba nie bardzo jest opcja. Dobra. Okej, no motor mi posłużył. Nawet dobrze, no ale niestety muszę go sobie zostawić tutaj. Weź drabinę. Gdzie ta linka była w sumie? Pewnie. Złap linę. Wejście na samą górę. Tam. Okej, okay, dobra. Wracamy. Może przy okazji uda nam się jeszcze tak fajnie drabinkę postawić, żeby przejść w tamto miejsce. Mam nadzieję. Bo byłoby trochę szkoda teraz się do jakiejś występie postawić, że nie byłbym w stanie nic tutaj w ogóle zrobić. Dobra, powoli do góry. No, jeszcze. Jakąś linkę. Spoko. Okej. Dobra, który jebo w taki sposób tą drabinę postawił? No powiedzcie mi to. I drabinę wygląda, jakby gościu tę drabinę po prostu wziął i postawił byle jak. Bo po prostu mu zawadzała. Dobra, drabina. Cyk. Nie? A tą drabinę to ja bym sobie wziął do siebie tak naprawdę. O ile mogę, a widzę, że chyba jednak nie bardzo, więc dobra, trudno.
No, spokojnie, spokojnie. Gidujemy w takim razie do bazy. No i w tym oto... A właśnie, czekaj, a propos, zanim przygidujemy, to zobaczmy jeszcze te właśnie dane, o których wam wspominałem. Dobra, porady to oczywiście po prostu do przeklikania, czy przeklikania, do pominięcia. Żeby mi po prostu nie pokazywało nowych rzeczy. Znaczy, w cudzysłowie nowych. To jest trochę dziwne, czemu te porady się pokazują zawsze jako przeczytane, pomimo tego, czy jako nieprzeczytane, pomimo że ja je mam przeczytane normalnie, jak ten jestem. Jak jestem w... no w grze po prostu tak używam, nie? Honda. Motocykl nazwany na część indywidualizmu tych, którzy nim jeżdżą, co? A chyba, że Rebel, no to wtedy okej, to miałby wtedy jakiś... Wtedy miałby to większy sens. Tutaj kolejne te dzienniki. Bańka mydlana. Znalazł opis. I filiżanka. Okej, tutaj są tylko zapisy rozum, ale dobra, to też mogę pominąć wszystko. Biegł się! Jezus, ale zajebisty jest ten szkielet. Ten przyspieszający egzosów. Szkoda, jak ja będę biegał, jak ja będę teraz po drodze chodził, nie, to tylko w tym, tylko w tym. Muszę jeszcze uprzednio na tyle dużo przejść do tego naszego kolegi śmieciarza, żeby mi nie ssało to tyle energii i nie zajmowało tyle miejsca. To jest ważniejsze. Dobra. No, aktywuj terminal. Mam dla was rzeczy. Trochę się naładziłeś. Mam nadzieję, że ładunek zbytnio nie ucierpiał. Nie, zajebiście. Wszystko okej. Chyba wybrali właściwego człowieka. Czy to mu podbije wreszcie level? Bo jak wykonywałem pozostałe zlecenia, to w ogóle mu to levela nie podbijało. Personalizacja plecaka. Ciekawe. Nie, tu mu w ogóle levela nie podbija, no co za skam! Tu utknęł... O, to już podbiło, no kurwa. Okej, mamy to. Dalej. A i to tyle. Okej. Może jak kolejną zasadę premium zrobię, to wtedy się podbije jeszcze bardziej. Wiesz, te rzeczy, które przyniosłeś, silnik i kieszeń. To coś innego niż zwykle dostajemy. Zupełnie nowe projekty. I pomyśleć, że stworzył je śmieciarz. Słyszałem, że jest dobry, ale... nie spodziewałem się takich majstersztychów. Dam znać siedzibie i czym prędzej ogarnę oceny. Hej! Centrum Dystrybucji właśnie przysłało wyniki ewaluacji tamtych prototypów. Najwyraźniej obaj im się spodobały. Silnik zrobił na nich spore wrażenie. Nie mogli uwierzyć, że wykonano go ze złomu. Można go zamontować w zmodyfikowanej ciężarówce. Od razu zwerbowali śmieciarza i dodali silnik do listy zapasów do stworzenia. O kieszeni też mówili dobre rzeczy. Zawarliśmy już umowę, więc znajdziesz kieszeń w kwaterze. Jeśli chcesz dostosować plecak, zahacz o kwaterę. W każdym razie mam nadzieję, że docenisz ich wysiłek i wypróbujesz nowy sprzęt. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Czy ja dobrze rozumiem? Mogę sobie stworzyć ciężarówkę? Nice! To tworzymy od razu. Tak, bierzemy, kurde. To jest ciężarówka, kurwa. Tego aż szkoda nie mieć. Dobra, bomba ogłuszająca. Mogę stworzyć tak ze 4, myślę.
Dobra, ale bombę na razie umieszczę w... Aha, nie ma opcji w szafce. Dobra, no to... Niech będzie... Wszystko na flery. Ile to ma w takim razie? Też 5 sztuk amunicji. Dobra, to... Dwie umieścimy w szafce. Worki zostają. Tutaj co mi... Podrzucony ładunek. Skąd ja to mam, przepraszam bardzo? I po kiego mi to? Wybieraj potem. Dobra, pomijamy. Out, out, out. Okej, okay, garaż. No to mamy ciężarówkę. No i bueno. O, zmień kolorystykę. Ty to kurde. Czerwony i... Ciemno-niebieski? Why not? Pyk. No, lubię takie kolorki. No i ładnie. Ale dobra. My na razie póki co tylko wejdziemy do kwatery i sobie odpoczniemy, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o te akcje w Jeziornym, to nie ma co jechać do nich, tylko warto po prostu się fast travelnąć dzięki Fragile. No, a ciężaróweczka sobie zostanie. Dobra. Sam, nie wiem czy wiesz, ale możesz dostosować plecak w swojej kwaterze. Może spróbujesz? Czemu nie? A, tutaj, dostosuj plecak, okej. Okay. Tworzenie elementów mocowanych. Kieszeń na granaty. Super akumulator! Użycie super akumulatora zwiększy ilość dostępnej dla egzoszkieletów i innego sprzętu energii. W danej chwili można korzystać z wielu super akumulatorów. Ej. Okej. Okay. Ale mogę tylko jeden, widzę, mieć póki co. Bo to jest level, czyli pewnie im wyższy level, tym mniej miejsca będzie zajmował. Dobra, ej, poproszę. I kieszeń na granaty. Taka mała, dobra. No to bierzemy tak ze dwie. Albo tak ze cztery. Czemu nie? No i ładnie. Akcesoria to jest co? Wiatraczek. Miałem wiatraczek LD, bardzo lubią to akcesorium. Wygląda to, że poprawia jednostkę i ma działanie odstresowujące. Zajebiście. Okej, okay. I zmień kolorystykę. Niebieski, czerwony, zielony, purpura, ciemno-niebieski, taki pomarańcz, ten no klasyk po prostu. Intensywna czerń albo śnieżna biel. Weźmy sobie intensywną czerń, czemu nie? No i zatwierdzamy. Okej... Okay. Ej, wait, czy oni będą na zero? Czy jak? Dobra, mam tam wszystko normalnie. Zobacz, co tam u Eudeka. Bu. Masz dość. Okej. Okay. No, dla mnie spoko. Okej, okay, tu mogę w razie czego jeszcze obejrzeć sobie ten pistolet na wynurzonych. No, przez to jako na broń. I te granaty chyba też. Zobaczmy. No, granat elektryczny stworzony przez FIA pozbawia przydatności ludzkie cele i tymczasowo unieruchamia pojazdy. W wodzie jego strefa działania jest większa. No wiadomo, bo to w końcu prąd. Okej, okay, no tutaj mamy teraz jeszcze to. Pistolet przeciwko wynurzonym. Model MI Beast mod 1, czy tam level 1, no to jedno chyba wychodzi. Chematyczna broń przeciwko wynurzonym. Krew użytkownika przetaczana jest w skondensowanej postaci do pocisków za pomocą kajdanek, a następnie wystrzeliwana przy użyciu elektromagnetycznego systemu naprowadzającego. Większa ilość krwi w pociska przekłada się na większe obrażenia. No, tylko też warto ten nie pudłować, jak mi się niestety zdarzyło. Prawie dwa razy.
ale okej. Okay. Teraz co, szybko się jeszcze ogarniemy prysznicem. Święta. Och, Cliff, nie musiałeś. O, co jest w środku? Co to jest? Ale przedstawił się, znaczy no, tak jakby. To czapeczka. Imię powiedział. Cliff się nazywa. A co dla ciebie, maleństwo? Mam to dla ciebie otworzyć? Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Astronautę. Został jeszcze prezent dla mojego kumpla. Nie będę go już potrzebował. Koniec walki. Tylko ty się dla mnie liczysz. Postanowiłem, że zostanę tu z tobą. Mój kumpel wie, co z nim zrobić. Wesołych świąt. Ho, ho, ho! I tak myślałem, czy mu chcę. Myślałem, czy go mu chcę temu kumplowi kulkę wpakować, ale nie, po prostu chcę mu dać gnata w prezencie. To było ciekawe, nie powiem. Dziwne światło w spalarni. Okej, okay, w sensie? Zabrzmi jak szaleniec, ale musisz mi uwierzyć sam. Słuchaj, byłem w spalarni, niedaleko stacji znaleźć ciało, które trzeba było spalić. Nie miałem dostępu do na żądanie zespołu do bezpieczeństwa, więc mnie przypadło to zadanie. Co ma sens, bo ostatnio częściej niż inny bywałem na zewnątrz. Nie, żebym mógł odmówić, ktoś i tak musiał to zrobić. Ale to nie znaczy, że nie strałem ze strachu po gaciach. No. Nie mam dooms ani nic takiego, ale nie trzeba mieć wyjątkowych zdolności, aby się zorientować, że wytropili cię wynurzeni. No prawda? Wiedziałem, że nie było li daleko. Chciałem tylko wykonać swoją robotę i wrócić do domu, ale nagle nie wiadomo skąd wyskoczył na mnie jeden z tych skurwieli i mało nie dostałem zawału. Jakoś udało mi się dotrzeć do spalarni, nie dając się złapać, ale to wtedy zrobiło się naprawdę dziwne. Zobaczyłem to świecące coś, jakieś światło czy coś. Korciło mnie, żeby mu się przyjrzeć, ale nie chciałem ryzykować. Musiałem sam spieprzać, tylko teraz nie mogę przestać o tym myśleć. Jeśli będziesz mieć okazję, to powinieneś to sprawdzić. Ej, teraz gościu mi naprawdę... Ej, jestem ciekawy, o co mu chodzi teraz, tak naprawdę. W sensie, to jest oczywiście co? To jest coś ważnego jeszcze, czyli coś, co jest... Czyli coś, co my de facto wręcz powinniśmy bynajmniej chociaż spróbować sprawdzić. Więc... Czemu nie? Tylko wolałbym to zrobić dopiero po jakimś czasie, bo jest... Wiem, że Fragile ma... potrafić strzelić focha, kiedy za często użyłem fast travelu, więc warto czasami sobie fast travel odpuścić, nie? Znaczy, ktoś wykorzystał drogę. Dobra, tym zleceniem. Doszło ostatnio do wielu ataków terrorystycznych. Brakuje też regularnych dostaw zapasów. Nikt nie głoduje jeszcze, ale ludzie zaczynają się robić niespokojni. Musisz im dostarczyć jak najwięcej zaopatrzenia. Żywności, oksytocyny i tak dalej. Zaniesiesz im też nasiona, pastę proteinową z owadów i czczowic, chemikalia organiczne i broń przeciwko wynurzonym z twoją krwią. Nie można tego wysyłać za pomocą drukarki. Przesyłka przypomni mieszkańcom, że nie są odcięci od reszty kraju. Daj im nadzieję. A jeśli przyłączysz ich do sieci chiralnej, tym lepiej. Coś jednak nie daje mi spokoju. Niedawno zgłosiła się do nas Fragile. Podobno ze względu na związane z plażą zaburzenia, miała problemy ze skokami. Dopóki to się nie uspokoi, nie będzie mogła ci pomóc.
Jakby co, Fragile jest w centrum dystrybucji na południe od Jeziornego. Zaznaczyłem jej lokalizację na mapie. Rzuć na nią okiem. Nawiasem mówiąc, wygląda na to, że stężenie Hiralium rośnie. Jesteśmy w trakcie sprawdzania, jaki to może mieć wpływ na działanie Cupida. Ale ty nie musisz się tym przejmować. Po prostu rób swoje, dobra? Okej, okay, czyli dopiero po tej misji fabularnej będę mógł w ogóle zająć się tak naprawdę tą cofką do tego wcześniejszego obszaru i sprawdzenia, o co tam chodzi. Bo Fragile jest niedostępna. Dobra, to pomijamy oczywiście. Co tu możemy wziąć? Czy jest coś, co mogę wziąć tak przy okazji jeszcze do węzła południowego? Oho, proszę, tutaj dwie rzeczy pilne, czyli to wypadałoby zrobić jeszcze zanim w ogóle zajmę się tą fabułą. Okej, okay. Stare szklane komponenty. Kurde, sporo tego. Tutaj coś mamy, do centrum dystrybucji. To jest ceramika też wykonane, okej. Okay. Magazyny, dobra, to może wziąć. Ten bocik. Go, pomijamy oczywiście. Patrzcie, jest wyłączona Fragile, jest ten pas, jest przekreślony ten nieparasol. Okej. Okay. Standardowe. I sam. Tutaj odzyskanie z odmułów, to muszę zabrać stąd, iść tam, a odzyskanie... To jest ta fabułka. Dobra, wiecie co? Zrobię tak. Ja sobie powykonuję te niektóre misje poza nagraniem. Te misje oczywiście poboczne, tak jak na przykład do Nestora i tak dalej. Bo to jest coś, co myślę warto po prostu sobie wykonać. I nie szkodzi to w ogóle, jeśli chodzi o wykonywanie też tego. O, zobaczmy ile mogę mieć tych worków z krwią przy sobie w ogóle. Kurde, sporo! Nieźle. Hematogranaty. Czy mogę granaty wziąć do... A właśnie, kieszeń na granaty, kurde. Bierzemy to oczywiście. Cyk. Dwie granaty. Aha, dobra, jedna kieszeń to jedna taka paczka na granaty. Okej, okay, dobrze, dobrze. Ale samo to jest też dobre. Dobra, weźmy ten biogranat 0, też jeden. Granatów. Pięknie. A nie, mam napisane, dobra. Worek, kieszeń użytkowa mogę 4. Okej, okay, 4 worki maksymalnie mogę mieć, dobra. Tak, bo przecież zapomniałem, że ja nie mam worków przy sobie, dlatego mam je w takim stanie, a nie innym. Dobra, buty. Buty to bym, kurde, rozładował. I wziąłbym se z wieszaka. A, o tak, nie mam niczego. Dobra, wyrusz. Zlecenie przydzielone. Okej, aktywuj terminal w takim razie. Na szybko sobie jeszcze skraftuję parę rzeczy, ale w sumie dobra, po co ja to robię z wami, przecież... Koniec. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Już i tak za długo to przeciągnąłem teraz tym ogarnianiem tego. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się to spokojnie w miarę wam skrócić. No i co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Death Stranding, w którym przejedziemy się do węzła południowego. Na razie.